Na wykresie pokazana jest zależność pomiędzy liczbą godzin przeznaczoną na ćwiczenia, a liczbą godzin spędzonych przed komputerem. Na osi poziomej wartości rosną od lewej do prawej, przedstawione są godziny ćwiczeń pół godziny, godzina, półtorej, dwie, dwie i pół, a na osi pionowej pokazane są godziny spędzone przed komputerem. Na przykład, Lucyna nie poświęciła na ćwiczenia ani godziny, a przed komputerem spędziła aż 7 godzin. Tego bym nie polecał. Wygląda na to, że Katarzyna poświęciła na ćwiczenia pół godziny w ten czwartek, wszystkie te dane dotyczą tylko jednego czwartku, i 5,5 godziny na pracę z komputerem. Tak jest punkt Katarzyny umiejscowiony. I możemy w ten sam sposób przeanalizować wszystkie dane, każdy z punktów na wykresie po kolei. Ale może lepiej sprawdźmy, czego dokładnie dotyczy pytanie: co oznacza punkt opisany jako maksim? Tu jest punkt opisany jako maksim. Jego współrzędne to 1, bo współrzędna pozioma to 1, a współrzędna pionowa to 4, czyli to jest punkt o współrzędnych 1 i 4. Pierwsza współrzędna, czyli jedynka, oznacza liczbę godzin poświęconych na ćwiczenia, czyli wiemy, że Maxim poświęcił na ćwiczenia jedną godzinę, a przed komputerem przesiedział 4 godziny w ten czwartek. W takim razie sprawdźmy teraz, które z tych zdań mówi dokładnie to samo: jedna godzina na ćwiczenia i 4 godziny pracy przed komputerem. Drugie zdanie: maksim ćwiczył przez jedną godzinę i siedział przed komputerem przez 4 godziny. To jest prawidłowa odpowiedź. Możemy też dla pewności sprawdzić pozostałe odpowiedzi: pierwsze zdanie: maksim ćwiczył przez 2 godziny i siedział przed komputerem przez 8 godzin. Taki punkt znajdowałby się tutaj, na samej górze wykresu. Tu na pewno nie ma żadnego punktu. Możemy tę odpowiedź wykreślić. 4 godziny ćwiczeń i 1 godzina przed komputerem. 4 godzin ćwiczeń to nawet nie ma na tym wykresie. Musielibyśmy zaznaczyć ten punkt poza ekranem. Możemy więc spokojnie tę odpowiedź wykreślić. 5 godzin ćwiczeń i w tym przypadku tak samo. Nie ma takiej możliwości, żeby ten punkt znalazł się na tym wykresie. Nie mieści się na poziomej skali czasu. Też możemy tę odpowiedź wykreślić. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, że trzecia odpowiedź ma na celu chyba wprowadzenie zamieszania, bo współrzędne są prawidłowe, ale są zamienione miejscami. Maksim ćwiczył przez jedną godzinę, a przed komputerem siedział przez cztery godziny, a nie odwrotnie nie ćwiczył przez cztery godziny i nie pracował przed komputerem przez godzinę. Druga odpowiedź jest odpowiedzią prawidłową.